Hej, witam was serdecznie, tu jest Betairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Tomb Raider. Jak mieliśmy ciężki przypadek rozbicie się statku na wyspie, ale to tak miało być. No i jesteśmy sami, samą młodą Larą Croft, która jeszcze nie jest tą słynną Larą Croft. Dobrze, mamy mapę, zastanawiam się, gdzie się będą znajdować przedmioty. Chciałabym wszystko odkryć. A tam się otworzyły drzwi. Halo? To ten pan co tu? Ten pan to otworzył. Przyznaj się. Czekajcie, zlecę sobie na dół, zobaczę, czy nie ma czasem znujdziek. Znujdziek. O, motylka. Motylka też mogę upolować na cyłku? A czemu by nie? O, tu jest. O, właśnie, te też są. O. To jest też jako znajdźka. Łowca duchów. Powinno być to teraz... Nie? Łaj. One totemy. Nie będę specjalnie tych totemów szukać, tylko patrzę ten... Tak z ciekawości jestem ciekawa. Ptaszki, hura, ptaszki, chodźcie. A to co? Nie wiem, co to było. O, następny. Nie będę znajdować się temu w drugi totem. Ale nie, poważnie. Tak przyjść, żeby... Zobacz, faktycznie nie ma tych reszty. Chyba, że to tam dalej będą też te. Mówiłaś coś, że nie będziesz szukać znajdziek? Wiem, że gdzieś jeszcze tam przy obozie było. Tam przed wejściem, jak widzieliście, było. Przepraszam, co ty robisz znowu? Szukam znajdziek. Ale ciekawe, że nie pokazuje tamtych, tych innych. Tych totemów nie pokazuje. No, nieważne. Dobra. Idziemy w stronę światła. Ktoś mi otworzył drzwi. Nie, wcale to nie jest podejrzane. Chyba da się tędy przejść. O, jak... Piździ. Ja to. Bo raczej już innej strony nie masz. Kłótnij. 10, 100 doświadczenia dostałam za kłótnięcie. Za kłótnięcie. Pamiętam takie miejsce widokowe w pewnym miejscu, że to wow. Widoki były fajne. Bardzo fajne. Co to za symbole? Słońce, nie widzisz? Chyba nie. O, co ja wyprawiam? Nie wiem. Idziesz do muzyki. Ci gro. Przecież to szaleństwo. Jojo! Jak można też znajdźki takie zbierać. Tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobiety no. W przebraniu demona. Popatrz. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Mm. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Naprawdę? Jesteśmy w masce. A tu to białe. Jeden z trzech maski, no. Chyba wszystko nie ma. Więcej mi nie powiedzą. Nie, maska ucieka. Tak. Te dwie są do zdobycia gdzieś. Aha, no właśnie. Nie bardzo. Brakuje nam czegoś. Muszę czymś to podważyć. Ciekawe czym. Tu są takie skrzyneczki, chyba to będziemy znajdować te złom.
Chyba, nie wiem, nie pokazałam co. O nie. O nie, zwierzaczki. O jest, mamy. Podstawowy czekan. No, ciągnij. I wyłącz to. Po co mam to tu użyć tu? Tak, bo tamten... Tędy się nie dało wrócić, tylko trzeba było rozwalić kusi te drzwi. Brawo ja. Albo ona, bo to. To jest jakieś ciasne przejścia. Ulubione. Ciemno tu. Będzie się wspinać. Jak? Drabina. Jak ty to... Bliżej tego się nie dało trzymać. Tego płomienia. Boż. Proszę, żeby ci ręce z... ten... Może nie spaliły, ale... Gorąco. Poczekaj, sprawdzę, co się dzieje. Sam? Będą musieli iść. Czekaj trochę, wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Któż ty jesteś? Co ty tu robisz? Z kim ty rozmawiasz? Laro, udało ci się. Laro! Sam! Dzięki Bogu. Nie sam nie jest sam. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, naszych? Się przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Kojarzycie. W drodze. Zobacz. Kimś ty jesteś. Stopę. No wow. Zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Co ty tu kurwa robisz? Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To... Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Ciekawe. Trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i uderzali w perzynę każdego na swej drodze. O jacie. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała... Też tak chce. Dałby mi się słońce. Polu, jak brzydko. Rik, słoneczko! Sam? Chyba ci się śniło. Matias? Sam! Sam! Jesteś sama. Super. Sam! Coś to mi kurwa postawiła pod nogami. Oho, ty teraz będą to spotkanie. Myślałam, że to wcześniej było. Sam! Aha, to nie trzeba. Trzeba. No wyskakuj ktoś. Chodź! Główkę. Jak miarę to jest, że możemy szybko... I w twarz. No jeszcze chyba jeden powinien przyjść. Wieczki. To pilki zastawiły pułapkę na mnie.
Chyba psiu. Tutaj! Reyes! Znalazłam lawę! No super! Puszczaj! I w nogę jej. Dobrze, masakra. Się widzisz, no to było. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Nie. Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. Porwał ją. Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, lepiej. Umiesz się tym posługiwać? Nie. Yeah. Nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. A dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Jakbyś ją tak ponieść, to... Gentlemanie, bo to... Wywieźcie na czysto. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. Ciekawe. Kościół, jesteś podejrzany. Mogło być gorzej. To mamy następny. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę dziennik. Wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Himiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Potrzebuję ognia. Ognia. Ej, skrzyneczki ze złomem. Surowce. Jak? Wiem o tym. Dobra. Też będziemy mieli takie... Aha, muszę mieć lepszy czekan chyba. Gdzie łapami? Zbierz surowce, żeby go wzmocnić, ale nie wiem, czy będę mieć na tyle surowców, żeby ulepszyć ten czekan. Od czego zacząć? Okej. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na... Dobra, nie ma opowiadaniu bajek. Jak ci chłopsku przerwę? Nie! Możesz jeszcze raz. O, zepsułam ją. Ale w którą stronę mam iść? Jak ta mapa nam się pokazuje? No raczej w drugą stronę, jak już. Bo tutaj będziemy się wracać. Dobrze, mniejsza. Cześć, z powrotem w drugą. Czekaj, czy znajdę na tyle złomu, żeby ulepszyć czekan. Chociaż nie są. Już mi się to nie podoba. Mi też coś... Nie, bo tu jest złom. Ja chcę złom. O, tu na przykład. Surowce. Strzał mamy wystarczająco dużo. Oh shit. Dobrze, jedna strzała wystarczy. Oh shit! Jezus Maryja, przecież to miało wystarczyć! Jezu, mami.
Mami, wilczek mnie gryzie. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. No właśnie, dziadu. Aha, możemy skurować? Nie, chyba powinno się dać. To czemu tam tego nie mogłam? Chodź tu. Patrzcie, nie mogę. Tam co jest? Kolejny dziennik. Lara zaczyna tracić pewność siebie, więc ze względu na nią nie mogę tracić optymizmu. Ale jest w tej ekspedycji coś, co mnie niepokoi. Ściska mnie w żołądku. Im bliżej podpływamy do Smoczego Trójkąta, tym bardziej robi mi się niedobrze. To nie jest miły rodzaj emocji. Cholera, co się ze mną dzieje? Powinnam być podekscytowana. Ta wyprawa będzie wspaniała. Muszę się pozbyć tego uczucia. Może uda mi się przekonać Larę, żeby trochę wyluzowała i przyszła się ze mną napić. Bo na cześć, bo to ty nie umiesz, co? Wyjdźcie. Dlaczego ja tam nie mogę wejść? Co, to powinno być zaznaczone? Tak jest zaznaczone. Boże, myślałem, że już ktoś mnie chce gryźć. Znowu. O, tu mamy kolejny dyłum. Nie chcę jelonka. Tak, w ogóle nie idę główną tą ścieżką, tak gdzieś bokiem. Bywa. Ale widzę skrzyneczki. I tam też widzę skrzyneczkę. I tam też widzę... Nie! Wow. A nie, no trzeba zbierać, bo to musimy ulepszyć sobie rzeczy. Pamiętam, że wszystko mi się udało ulepszyć. Wyżygo. Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Nie wiem. Ich się zapytaj. Aha, tu trzeba coś odpalić to. Nie wiem, bo taki... Nie za bardzo cała kapliczka. Kawałkowa kapliczka. No już mamy 110 surowców. O, tu jest księga jeszcze, dziennik. Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może i jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie, jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowie, my będziemy już siedzieć na premierze w Telluride. Ura, sup. To przejdziemy dalej. Ja tu wejść mogę? Upsie się. No właśnie, tu jest znajdźka, patrz. Liczby. Może współrzędne? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? No nie bardzo to ktoś ukrył. Dobrze, idziemy do tego... dziwoka. Wiesz, o. To to ja chcę. Dobra, już idziemy. Uważnie. Aha, i tu mamy też ognisko. Fascynujące. Cicho być. Dalej nie mogę sobie użyć. Zaprzyć cokolwiek. Tam marudzisz. Fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Nigdy takiej nie widziałem. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, no, mam super. Nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Morderców. Ej, Boże. Nie ma uchwytu.
Czekan masz. No i już. Kurde, ciśnij, gościu. Muszę ulepszyć. No, ulepsz. Muszę coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Ja bym ci powiedziała, co masz zrobić, ale... Teraz mogę naprawić czekan. Super, nareszcie. O, patrz. Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? No, raczej. Nie, kult głupoty. O, tam jest jeszcze to. Tam, że tu wisi ten. Ja pierdzielę. Gdzie idziesz? Czy jeden tu powinien być? O, jest, 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 jest. Chodź, chodź, chodź. Wziąłem się. Podskoczył. Nie to, nie to, nie to, nie to. A tam u góry co? Tam jest jakieś tu. Pewnie będzie. A jakie mam wejść? Wejdziesz mi. Nie, kurwa, nie wejdę ci tam. Ja pierdolam, tu nie wejdzie. Aha, tędy, dobra. To powinno wystarczyć. Nie, 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 nie. Uproszę ładnie. Czekać, o, pięknie. I tu. O. Paskarbów, czyli teraz odblokują mi się wszystkie te... Mami, znalazłam skarby. Prawie. Wow. 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 O Boże. Wow, znalazłam skarby. Nie, którą stronę mam iść? Tam? Nie, bo w tą. O, już widzę. Puśćcie się. Puśćcie się, puśćcie się, chodź tu. Geo skrzynki. Dobrze, może wrócę się tu, naprawię sobie ten czekan i po drodze pozbieram. Otworzę tę skrzynkę. Pewnie też będzie złą z tego, co pamiętam. Tak, surowce. Lepszy sprzęt i broń w menu sprzętu. Zajebiście. 50? Ja mam 130. Obróć. Chcę mieć taki, taki, o. No, na razie tylko mamy czekan. To chyba też będzie można jakieś dodatkowe rzeczy do tych czekanów, do broni. Nie pamiętam, tak mi się wydaje. Aha, nie w tą stronę. No oczywiście, że nie. Dobrze, ile złomu tu w takim razie? 50, akurat tyle, co żeśmy zużyli na ulepszenie czekanu. Nie wiem, czy tam tu się da wyjść i czy tu też się da wyjść. Nie mam pojęcia. Relikt tam jest. Tak, powinno nam pokazać właśnie ten znacznik, jak już podamy sobie. Dobrze, zobaczmy, czy tam mogę wejść tam po ten relikt. Mogę. I co tu? Maska, nie maska? Maska, tak. W górę i w dół, tak, by nadać swoim sztywnym maskom rozmaite emocje. Masakra. I co tu, nic nie ma? Na tej masce? Masakryczne te maski. No ale trudno. Nie, tu nic nie ma. Jak na tamtym był taki jakiś biały coś, tak tu nie ma. No okej, okay, jeszcze skoczę sobie po ten relikt. Gdzieś jest, o, w tamtą stronę, dobrze.
Widzę, że dwie strzały na normalnym poziomie. Już jeszcze mamy jeden relikt. O, coś. Uda mi się go podnieść, to nie wiem. Ja ten przycisk. Aha, wilczki. O, Jezus, zrzucił. Dobra, do to... Nie. Boż. A tam chyba nie wejdę. Jezus. Nie gryź mnie. No chyba, kur... Au, mami! Nie chcę ugryźć dupę. Boże. Łowca wielkiej zwierzyny osiągnięcie. Super. Dobrze. Na dole. Myślałam, że gdzieś tam ten... w drugą stronę. No, okej. Takich masek używano w tradycyjnym japońskim teatrze. Jej, znaleźliśmy wszystkie. Ta przedstawia chyba demona. Inaczej oni. Tu jest nalepka sceną. Wygląda na to, że to replika. No. Wszystkie maski mamy i co za to dostanę? Nic. Wysłam skrzyneczkę. Co, wszystko? A czy mi się otwarła ta skrzynka, bo nie wiem. Nie? O Boże. Chciałam, że otwarłam. Otwarłam, ale no. Nie teraz. Hihi. Dobrze, chyba wszystko mamy. Wszystko. Jedynie te talizmany. Ale to nie będę się nimi przejmować teraz za bardzo. Te takie wiszące, jakbym pokazywałam gdzieś. O Boże. I w dupkę zarobiłeś. Idziemy do tego gościa zobaczyć, co tam ten... Powinniśmy już dać radę otworzyć ten... Mamy ulepszony czekan. A tu jeszcze był właśnie kuferek. Dobrze. Ulepszenia broni dostępne. Umiejętności. Ja wiem, że mam umiejętności. Coś tu mogę dodać i... Łuku. Do łuku mam ulepszenie. Na 250. Przestrzelanie. Może nie. Tak, dzięki oprawianiu rzeczy odkryciu sekret z krytyk grzymnością. Więcej surowców. Chyba to sobie wezmę.
więcej będziemy znajdować, co się wiąże z szybszym ulepszaniem broni. No, tu jest więcej strzał, można nosić. Nie bardzo na razie. Aha, tu coś jest. Tak. Kochanie, myśl zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to 10-krotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć. Nie straciłem swojego zmysłu. Po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę, to moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie. Moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę, poczekaj z tym. Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę. Dobrze, chyba wszystko mamy stąd. Tak, wszystko. Dobrze, spróbujmy otworzyć. Wow, a ty nic nie otworzysz, tylko będziesz stał i patrzył, głupi debilu. Teleportował się. What? Ja wszystko robiłam sama. O jest. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być Słoneczna Królowa. Naprawdę. Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Kto wie, co jeszcze znajdziemy? Cóż, nie ma wątpliwości, że chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. No właśnie. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Jakieś świątynie. To jest chimiko. Ale naprawdę. Misa, świece. Dlaczego ktoś tu był? Czas oddaje jej cześć. Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć świątynię. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Wszystko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. No. Podejrzane typki. Oddaj. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. Jezu. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie, proszę, proszę. Nie. Zostaw! No, Jesus. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mnie pistolet. Иди. Пошла. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Tak, Lara, trzeba słuchać, maci. Lara, uciekaj. Ja сказал. A ty ведь хорошенькая, да? Боже, отойди. Напоминаешь мою сестру. Убрись го. No mówił Lara, uciekaj, to uciekaj, no co to jest? Boże. Tak byś uciekał, uciekać, uciekał. Chowaj się. Tylko cicho. Zrobi się. Okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku pójdziemy sobie dalej. Spróbujemy się wydostać, uciec stąd. Czekaj, czy nie przyjdzie tu. I zobaczymy, jak to się tam podzieje dalej. No i dzięki za oglądanie. Proszę subskrypcji, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Dzięki, cześć.